Obywatelska jako Koalicja Obywatelska przedstawia. Zapraszam wszystkich. Zaczynamy naszą konwencję samorządową w wyborach 2018. Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platforma Nowoczesna. Witamy. Zapraszamy panią. Idziemy do tych wyborów razem. Platforma Obywatelska i Nowoczesna tworzymy wspólny komitet. I dzisiaj jest również z nami w tym komitecie pani Karolina Romańska, przewodnicząca Nowoczesnej w Świnoujściu. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć również przewodniczącej Platformy Obywatelskiej pani Elżbiety Jabłońskiej, bowiem łączymy pokolenia. Co widać na załączonym obrazku? Jedni są w wieku 18+, drudzy powyżej 18+, więc myślę, że zdziałamy naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim dla mieszkańców, ale również i dla naszych wspaniałych gości. Po krótkim takim przedstawieniu, dzisiaj z nami jest również europoseł, pan profesor Dariusz Rosati. Jest również marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgier Geblewicz. I może właśnie poprosimy pana marszałka Olgierda Geblewicza na początek o jego słowo i o przedstawienie naszej radnej do Sejmiku Zachodniopomorskiego Elżbiety Kozłowskiej. Pani doktor. Cieszę się, że przyjęła nasze zaproszenie, bo my jako Koalicja Obywatelska, ale ja też bardzo sobie to szanuję w Platformie Obywatelskiej, zawsze szanowałem sobie wielką otwartość. To znaczy, nie trzeba być członkiem partii, żeby wspierać, żeby współpracować, żeby robić coś dobrego na rzecz społeczności lokalnej. Taka zawsze była platforma, przynajmniej ta moja platforma, przynajmniej ta moja część platformy, o którą zawsze walczyłem. I bardzo się cieszę, że Koalicja Obywatelska jest właśnie dokładnie taka. To znaczy, jest otwarta na ludzi z dorobkiem, z pomysłami, ludzi, którzy kochają miejsce, w którym żyją. I w zasadzie powiedziałem wszystko o naszej kandydatce. Pani Elżbieta Kozłowska, to jest dla mnie wielki honor, że przyjęła nasze zaproszenie. I pomimo tego, że nie jest kojarzona na co dzień z polityką, a raczej z pomaganiem ludziom, to chcę też inaczej pomagać. I ja głęboko wierzę w to, że Świnoujście będzie miało po 21 października tego roku wspaniałego rzecznika, wspaniałego, nie chcę powiedzieć lekarza, bo Świnoujście nie wymaga lekarza w kontekście uzdrawiania tej sytuacji, ale takiego świetnego kuratora, świetnego promotora w osobie pani Eli. Naprawdę głosujcie, bo warto. My jako Koalicja Obywatelska zrobiliśmy wszystko, żeby Świnoujście było w naszym, żeby pokazać, jak ważne dla nas jest Świnoujście, jak ważne dla nas są sprawy Świnoujścia, a ja jeszcze dodam tyle. Jak będziemy mieli takiego wspaniałego rzecznika, to zaręczam, że Świnoujście będzie jeszcze bardziej widoczne na mapie Pomorza Zachodniego. Więc zachęcam, zachęcam, zachęcam. Naprawdę rozpoznałem konkurencję. Rozpoznałem całą konkurencję, jeżeli chodzi o pozostałe komitety wyborcze, jeżeli chodzi o kandydatów ze Świnoujścia w tych komitetach. Nie znajdziecie państwo lepszej oferty. To jest najlepsza osoba. Więc tyle, co mogę powiedzieć jeszcze raz. Bardzo się cieszę i wielki szacunek. Być może polityka to nie jest pani naturalny żywioł, ale pomaganie ludziom na pewno. Więc pomóżmy wszystkim ludziom w Świnoujściu. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja, szanowni państwo, a ja powiem tak. Uważam, że Świnoujście, nie chcę, ja muszę być gospodarzem całego regionu i zawsze starałem się być, ale zawsze dostrzegałem wyjątkowość Świnoujścia i ten gigantyczny potencjał, ale i te takie wielkie wyzwania, bo tutaj hasło jest łączymy pokolenia, ja bym chciał, tak pomyślałem, że chyba łączymy wyspy byłoby też okej, bo jak ma się miasto na 44 wyspach, a wszystkich się nie da połączyć pewnie w sposób trwały, ale przynajmniej emocjonalnie chciałoby się, przynajmniej te zamieszkałe. I powiem tak, wszyscy doskonale
wiecie Państwo, że jestem naturalny w tym, co powiem, że ja naprawdę bardzo, bardzo lubię Świnoujście, bardzo lubię tu przyjeżdżać, bardzo lubię tą atmosferę, która zawsze była atmosferą takiej otwartości, takiej życzliwości, takiej tolerancji, takiej wolności. No takie jest właśnie, na Placu Wolności nominowani jesteśmy przecież, więc takie jest właśnie Świnoujście. Ja myślę, że Świnoujście dalej powinno być promowane właśnie jako takie miejsce. Głęboko wierzę w to, że ta drużyna, która jest dzisiaj razem z nami, tak właśnie postrzega Świnoujście i głęboko wierzę w to, że tak, że do tego takiego właśnie wyglądu Świnoujście będzie swoją cegiełkę dokładało, a tych cegiełek Świnoujście wciąż potrzebuje dużo, bo ja powiem tak, my dużo wspieraliśmy jako Platforma Obywatelska, jako dzisiaj Koalicja Obywatelska wspieraliśmy Świnoujście i w każdym miejscu, łącznie z tym, na którym stoimy, można dostrzec ślad tego wsparcia, ale powiem, nie uwierzycie Państwo, jak Facebook śledzi ludzi. Dzisiaj już to powtarzałem na konferencji prasowej. Jestem na promie w Świnoujściu, w zasadzie zjeżdżam i sprawdzam, co się dzieje na Facebooku. A Facebook przypomina wydarzenie, przypominamy wydarzenie sprzed 4 lat. Patrzę, moje zdjęcie na promie sprzed 4 lat. 28 września 2014 roku, podpisanie umowy na dokumentację na tunel w Świnoujściu. Zbieżność dat, ale być może nieprzypadkowa, zupełnie o tym nie pamiętałem. Natomiast Facebook przypomniał, może wyśledził mnie, że jestem na tym samym promie. Natomiast to jest też dowód na to, że my zawsze też problemy, też wyzwania Świnoujście traktowaliśmy bardzo poważnie. I to ja kiedyś pamiętam, zadzwoniłem do prezydenta miasta i powiedziałem: panie prezydencie, możemy wiele dyskutować, ale jak nie będziemy posuwali rzeczy do przodu, a to są konkretne dokumenty, konkretne decyzje, to będziemy cały czas w Warszawie musieli prosić. A jak będziemy mieli dokumentację, będziemy mieli decyzje, to będziemy zawsze na lepszej pozycji. I tak się ta przygoda zaczęła od tego, że zaczęliśmy przechodzić z idei w konkrety. 4 lata temu podpisaliśmy umowę z, ja mówiłem kiedyś takich brzydko na to mówiłem, resztówki z poprzedniej perspektywy finansowej, ale mądrze je zainwestowaliśmy właśnie w dokumentację. Dzięki temu tunel Świnoujściu, ja już mam nadzieję, już nie chcę zapeszać, bo już tyle tych takich było, rusza, ale Świnoujście to dalej miasto gigantycznego potencjału i gigantycznych wyzwań. Nasz kandydat, Dariusz Siliński, kandydat na prezydenta, to nie jest osoba rewolucji, to jest osoba na pewno ewolucji. Ja głęboko wierzę w to, że jako osoba, która ma wiedzę menedżerską, nawet ma wiedzę bardzo dużą inżynierską, nawet odwrotnie go powinienem powiedzieć, nie? Najpierw inżynierską, potem menedżerską, będzie potrafił rozwiązywać problemy Świnoujścia i wykorzystywać potencjały Świnoujścia. Wspieram go z całą mocą. Znamy się już tyle lat, że możemy o sobie powiedzieć wszystko. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. O tych złych nie będę mówił, bo jak ja coś powiem złego albo uszczypliwego o Darku, to on mi odda, bo też wie o moich pewnie słabościach trochę. Ale to jest efekt tego, że... A nie pamiętam. No, miło, ja też. Pracujemy i uważam, że coś z tej naszej współpracy dobrego również dla Świnoujścia wnieśliśmy, również w kontekście uzdrowiska, którym na co dzień zawiaduje Dariusz Siliński. Zachęcam, szanowni Państwo, całej drużyny nie znam, uczciwie przyznam, ale większość znam. Ale nie chcę odbierać tej speakerom szansy na przedstawienie, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Rozgadałem się jak zwykle, ale tak jak powiedziałem, o Świnoujściu mógłbym mówić jeszcze trochę. I teraz poprosimy o słowo naszego prezydenta Dariusza Ślińskiego o przedstawienie naszego hasła. Szanowni Państwo, my tak naprawdę od lat robimy to, co można zauważyć każdego dnia na ulicach Świnoujścia, czy też w urzędzie, w Radzie Miasta. Raz. Sprawdzamy, kto będzie głośniejszy, ale chyba oba trochę.
może być czerwony. Odważnie. I tak naprawdę zżyliśmy się, niektórzy od urodzenia, niektórzy przyjeżdżając tu wiele, wiele lat temu z tym miejscem. A dlaczego? A dla mnie, dlatego, że tutaj tak naprawdę rozpoczyna się Europa w Polsce. I wiele, wiele lat temu jeszcze nie marzyliśmy o Unii Europejskiej, to właśnie w Świnoujściu powstał pierwszy międzynarodowy projekt inwestycyjny, oczyszczalne ścieków. Kosztowała nas krocie, ale dzięki wsparciu rządu i polskiego, i niemieckiego powstała. I tak realizujemy kolejne nasze marzenia, aż do 17 września, kiedy prezydent naszego miasta, wspierany wcześniej bardzo przez marszałka województwa i radę miasta, a także dopingowany przez mieszkańców, podpisał umowę na budowę tunelu. Ogłosiliśmy część naszego programu na kadencję następną już w czerwcu. Oczywiście w tym programie, który w pełni będzie ogłoszony na początku przyszłego tygodnia, znajdzie się poszerzenie naszego pomysłu, jakim jest polityka senioralna dzisiaj realizowana w postaci bonu seniora. Znalazł się już pomysł i możliwości finansowe na realizację bonu opiekuńczego. Chodzi o to, żeby młode rodziny, albo inaczej rodziny posiadające małe dzieci w wieku do lat 3, tu w Świnoujściu korzystały z preferencji podobnych, jak mogą korzystać dzieci, rodzice, dzieci, które uczęszczają do przedszkola. W służbie zdrowia, jak Państwo wiecie, po wielu, wielu latach udało nam się zrealizować jeden z punktów, rozpocząć realizację jednego z punktów naszego programu, czyli zakład pielęgnacyjny opiekuńczy. On jest dzisiaj projektowany. Chcemy go wyposażyć w takie narzędzia, aby można było poszerzyć system opieki zdrowotnej, nie tylko opiekę długoterminową, ale to, co jest potrzebne starszym części naszych wyspiarzy, czyli rehabilitacji. A na tym się znamy chyba najlepiej w tym mieście i to nie ja się znam, tylko nasi współpracownicy, między innymi szefowa naszego lecznictwa, wieloletni lekarz, chirurg, wspierana przez cały zespół, a teraz praktykująca zarówno w uzdrowisku, jak i poza uzdrowiskiem, a więc mamy tak naprawdę co robić. Nasza oferta to nie są slogany, tylko to są dowody na to, że gdy coś mówimy, a powiedzieliśmy w roku 10, że zrobimy, nie byliśmy prezydentami, ani nie wiadomo kim, to zostało zrobione. W 14 też to zostało zrobione. W chwili obecnej te zadania, które przed nami stoją, oczywiście ochrona terenów zielonych, to co mówiliśmy o banku, drzew, to jest jak najbardziej, to są pomysły, które możemy realizować tylko dzięki jednej bardzo istotnej rzeczy. Wyspiarze pracują na tak wysokim poziomie, że dochody naszego miasta, oczywiście też dzięki podatkowi od LNG, są na tyle wysokie, że możemy, reprezentując naszych mieszkańców i zgadzając się z nimi, realizować kolejne elementy. Ale to też oznacza jedną rzecz. Nasze miasto staje się coraz droższe. I musimy zwrócić się w drugą stronę, ponieważ nie tylko beton, chodniki i lampy są ważne. Ważna nie tylko komunikacja na tym jest ważna, ważny jest człowiek. Wielu z nas pracuje już nie tylko w Świnoujściu, ale daleko, daleko za granicą naszą zachodnią, a tutaj spotyka takie czy inne warunki. A więc to, co zaczęliśmy robić już wspólnie z mijającą kadencją i prezydentem, budownictwo mieszkaniowe, nie tylko komunalne, ale także na wynajem. Na ile się udaje obniżyć wynajem, koszty najmu w takim mieszkaniu, już niedługo Państwo zobaczycie, ponieważ oferta podstawowa na jeden z budynków wybudowanych w tym systemie została już praktycznie wyczerpana. Wszystkie te mieszkania będą już wynajęte, a jeszcze nie zostały wybudowane. A więc tu potrzeby są bardzo duże. Jest coś na samym końcu, który tak mówił długo, co trwa to bardzo długo i powiem Państwu, że wczoraj dziękowałem mocnemu prezydentowi za naszą wspólną drogę. Ta wspólna droga dla mnie oznaczała zmianę poglądów. Spotkałem na tej drodze ludzi, którzy byli przeciwni temu kolonelowi i mówię to absolutnie szczerze, z różnych opcji politycznych. Prezydent nasz obecny też nie był kiedyś zwolennikiem. Później stał się zwolennikiem. Miał być budowany z funduszy centralnych. Nawet jakiś rząd obiecywał, że to zrobi, chociaż tak naprawdę nie miał pieniędzy. Doszliśmy wspólnie do jednego punktu, że wspólnie z Unią Europejską, a de facto Unia Europejska jest w stanie z nami zrealizować coś takiego. Unia Europejska to nie jest wyimaginowana wspólnota. To jest wspólnota narodów, to jest traktat unijny, to są memoranda finansowe, to jest zgoda
wspólna innych narodów na to, żeby lokalna społeczność, gmina miasto Świnoujście, najmniejsza jednostka Unii Europejskiej podołała czemuś, czego tak naprawdę sami byśmy nigdy nie zrobili. Z tak silnym partnerem, jak jest Unia jako wspólnota, jesteśmy w stanie to zrobić. A dlaczego? Przez lata, Szanowni Państwo, jako gmina miasto Świnoujście, i sądzę, że to potwierdzenie jest również w Urzędzie Marszałkowskim, byliśmy partnerem, który nigdy nie zrobił. Gdy powiedzieliśmy, że coś wykonamy, to wykonywali. Są natomiast tacy partnerzy, do których ja osobiście nie mam zaufania. 17 września spotkałem osoby, ja bardzo lubię polityków, aczkolwiek tu do lokalnej polityki bardziej przykładam się jako praktyk i w tym względzie staram się być dyplomatą. I tego nam potrzeba w następnej kadencji. Nie polityki lokalnej, tylko dyplomatów. 17 września wspomniałem już, że spotkałem osoby, które zapewniały nas, że co by się nie działo, to nawet nam pomogą, sfinansują tunel z tym wyszykiem. Niestety nie ma takiej możliwości. Prawda. Trzeba było zmienić kawał prawa w Polsce, żeby można było coś zrobić takiego na terenie gminy. Nie może tego zrobić ani państwo, ani wojewoda. My musimy starać się zrobić to sami, mając takiego partnera jak my. Ale usłyszałem to 2 lata po tym, kiedy ci sami goście, ci sami panowie przyjechali we wrześniu 2016 roku, posadzili prezydenta przy stole i zaoferowali mu prolongatę podatku od LNG na 5 lat, ewentualnie jego obniżenie o połowę. O 11 miała być konferencja tego dnia w tymże temacie. O 9 spotkała się Rada Miasta. Pamiętam, jak pisałem 3 zdania w postaci uchwały i poprosiłem kolegów, wszyscy zebraliśmy się, żebyśmy podjęli prostą decyzję. Nie prezydent ją podjął, tylko Rada Miasta wtedy podjęła. Nie ma żadnych podstaw do tego typu działań na terenie gminy miasto Świnoujście. Ten podatek jest należny. Ten podatek jest o tyle ważny, że brak jego przekreśla jednoznacznie nasze marzenia o stałym połączeniu. To, co dzisiaj, z czego się dzisiaj wszyscy po 2 latach cieszą w Świnoujściu, to jest właśnie to. To my ponosimy obciążenia z tytułu budowy gazoportu, to my żyjemy w dzielnicy uzdrowiskowej, w mieście, na Warszawie, w Karsiborzu czy przy torze Łunowie, ale w sąsiedztwie tego przedsięwzięcia. I z tego nam mamy prawo korzystać. A więc tego typu polityka, że mówi się raz tak, to ja jestem w stanie akceptować tylko jako dyplomata. Dlatego nasza drużyna, nasz zespół, nasi kandydaci, tak o czym mówił pan marszałek, pani Elżbieta Kozłowska jako kandydatka, czy nasza radna w sejmiku, to są osoby, które gwarantują, że jeżeli będziemy potrzebowali kiedykolwiek pomocy, a myśmy niejednokrotnie potrzebowali pomocy, to właśnie z urzędu marszałkowskiego zawsze ją uzyskaliśmy. Całość dokumentacji, która była przygotowana na stałe połączenie, pochodziło ze wsparcia urzędu marszałkowskiego. Jeżeli chodzi natomiast o przyszłą kadencję, nie polecam, aby nas prowadził jako prezydent człowiek, który jest wspierany przez PiS. Ja nie mówię, że musi być z PiS-u. Prawo i Sprawiedliwość w Świnoujściu pokazało przez ostatni okres, że nie są wiarygodnym partnerem. Nawet na tym najbardziej jaskrawym dowodzie, który państwu przedłożyłem. Jest jeszcze kilka innych, czy to będą granice morskich portów, czy próba budowy terminala kontenerowego na takich czy innych zasadach. Bardzo wiele działań, które tak naprawdę potrafią tylko zdestabilizować samorząd. A nasz samorząd, idąc w następną kadencję, ma zadanie jeszcze ambitniejsze niż jakiekolwiek wcześniej. Dlatego polecam państwu i proszę was, żebyście wzięli udział w wyborach, podjęli samodzielne, suwerenne decyzje. Jedną z najlepszych propozycji, których nie wspiera Prawo i Sprawiedliwość, który nie jest zależny w żaden sposób od Prawa i Sprawiedliwości, to jest Koalicja Obywatelska. To są wolni ludzie, którzy chcą pozostać wolnymi ludźmi, dla których konstytucja jest dobrem, dzięki któremu możemy żyć i możemy powiedzieć, łączymy pokolenia. Łączymy pokolenia dlatego, że przyjdą po nas następni i oni też powinni być po prostu wolni. Dziękuję bardzo. Naszą jedynką niepowtarzalną jest pan Dariusz Śliwiński.
Niepowtarzalną. Następnie, zaraz za nim, czuwa nad jego bezpieczeństwem pani Elżbieta Jabłońska. Kolejną osobą mamy pana Grzegorza Kędzierskiego, który no niestety nie mógł tutaj przyjść do nas, tak jak wcześniej pani Ela wspomniała, ale inżynier, no niestety, jak tutaj pan Dariusz stwierdził, jest w pracy, no i nie ma takiej możliwości. Kolejną osobą jest pani Vogt Basler Iwona. Nie może zabraknąć w naszej grupie prawdziwego prawnika, który będzie czuwał nad naszym tutaj bezpieczeństwem i prawem. Kolejną osobą jest pan Jerzy Czobodziński, mieszkaniec Świnoujścia od 68 roku życia, na pewno przez państwa dobrze znany. Kolejną osobą jest pani Kasia Kozłowska, która pracuje w branży hotelarskiej, ukończyła studia wyższe w handlu zagranicznym, więc jak znalazł na nasze tutaj piękne miasto. Nie moja rodzina. Pan Herman Mieczysław, emeryt, który prowadzi tutaj działalność handlową. Pani Aleksandra Pawliczek-Gąska oraz pan Krzysztof Miller, który reprezentuje właśnie Nowoczesną. Dziękuję bardzo. Dwa. Okręg numer 2 rozpoczyna Wiesław Góreczny. Obecnie radny, emeryt i dziadek szczęśliwy. Więc ma dużo czasu. Pozycja numer 2. Jan Borowski. Ukończył politologię. To jest właśnie to połączenie tych pokoleń. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, a od 2014 roku zasiada w Radzie Miasta. Pozycja numer 3. Karolina Romańska. Przewodnicząca Nowoczesnej Świnoujścia, menadżer w opiece zdrowotnej. Współorganizator różnych imprez sportowych, maratończyk i biegacz. Pozycja numer 4. Przedstawiciel KOD-u, Lesław Maciejewski. Patrzę, gdzie jesteście. Numer 5. Łukasz Gawle. DJ, konferencjer. No akurat obowiązki służbowe, weekend. Jest jak to DJ, wiecie, piątek. Jest piątek, dokładnie. Pozycja numer 6. Agata Warwas. Technik, ekonomista. Aktywna mama, bardzo zaangażowana również społecznie. Pozycja numer 8. Agnieszka Wasilewska, pielęgniarka z wyższym wykształceniem i 22 lata w zawodzie i słyszę, że akurat na dyżurze pracy. Pozycja numer 9. Dariusz Bielski, znany państwu, zaangażowany też sportowiec, trener. Sensa. No ale 7. I okręg numer 6. Ale przede wszystkim musimy wrócić do najważniejszego numeru. Ania Wasita, oczywiście. Ania Wasita, pedagog, przedsiębiorca. Ania pokazuje, że można biznes łączyć i w Gdańsku, i Szczecinie, i jeszcze w Świnoujściu. I w Londynie słyszę, także też bardzo aktywna kobieta. Bo kobiet też mamy bardzo dużo tutaj w naszej drużynie. Okręg numer 3. Leszek Waga, ratownik. Od 50 lat. Mieszkaniec Świnoujścia, 40 lat niesie, proszę państwa, już pomoc mieszkańcom Świnoujścia na dyżurach. Numer 2. Agnieszka Dusza. W przyszłej radzie jako magister fizjoterapii zamierza zająć się rozbudową systemu opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie rehabilitacji leczniczej, służącym właśnie naszym mieszkańcom Świnoujścia. Też nieobecna, obowiązki służbowe. Nie, dziecko. A, dziecko tutaj odpowiadają mi państwo. Pozycja numer 6. Jerzy Kłaput. Akurat jako fotograf dzisiaj obsługa. Trzy. Pozycja numer 3, dokładnie. I następna osoba, numer 4, Jerzy Piasecki. Patrzę, gdzie jest Jerzy. Wykształcenie wyższe. I jak przystało właśnie na Świnoujście, starszy oficer, podobnie właśnie, bo o, nie dodałam o Jerzym Kłopucie, że to przecież dowódca okrętu, tak? Urodzony w Wadowicach zresztą. I powracając do pana
radnego Jerzego Piaseckiego, to żonaty, czworo dzieci i też zainteresowania ma również sportowe i kulturą. Pozycja numer 5. Karolina Czajka. Również prowadzi, aktywna dziewczyna, własną działalność gospodarczą. Pozycja numer 6. I tak jak łączymy pokolenia, człowiek oddany tym sprawom, które są związane z ochroną środowiska, oddany właśnie bardzo drzewom i temu wszystkiemu, co jest zielone w naszym mieście. Edward Trębowski. Edmund Trębowski. Tak jest. Pozycja numer 7. Aneta Saran. Wykształcenie średnie, związana z branżą gastronomiczną. Jedna córka. Pozycja numer 8. Małgorzata Herman, studentka, akurat studiuje w Poznaniu, także nie ma dzisiaj z nami pani Małgorzaty. I pozycja numer 9, Misztow Mariusz, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych, hodowca psów rasy Labrador. Także to jest proszę państwa nasza mocna drużyna, każda osoba jedyna, niepowtarzalna. I te osoby w tej przyszłej Radzie, nowej kadencji, będą chciały służyć Wam, mieszkańcom, wsłuchiwać się w Wasze oczekiwania, aby nasze Świnoujście i mieszkający w nim mieszkańcy mogli być nadal dumni z tego, że mieszkają w takim pięknym mieście. A już taką wisienką na torcie dzisiaj chyba będzie Pan Profesor Europoseł, profesor Dariusz Rosati. Poprosimy jego, aby odkłamał tą rzeczywistość, jaka miała w Świnoujściu w poniedziałek 17 września. Bardzo prosimy, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Chciałem państwu powiedzieć, że przyjechałem do Świnoujścia, do tego miasta, które jest polskim oknem na świat. Pięknego miasta, po to, żeby udzielić wsparcia kandydatom Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Widzieliście, jaka to wspaniała drużyna, ludzie kompetentni, uczciwi, doświadczeni, a przede wszystkim ludzie, którzy kochają Świnoujście. Zachęcam do głosowania na tych naszych kandydatów. Cieszę się, że reprezentują różne środowiska, że są zarówno z Platformy Obywatelskiej, jak i z Nowoczesnej, i bezpartyjni, i z KOD-u. I zachęcam państwa, żeby na nich głosować z dwóch ważnych powodów. Właściwie z trzech. Po pierwsze, są najlepsi. To jest oczywiste. Ale po drugie, te nadchodzące wybory samorządowe to będą najważniejsze wybory samorządowe od co najmniej 28 lat, czy 30 lat. Dlatego, że walka w tych wyborach nie idzie tylko o to, kto ostatecznie wygra, kto będzie prezydentem miasta, kto będzie radnym. Walka idzie o to, czy w ogóle samorządy przetrwają jako samorządy, jako instytucje, poprzez które obywatele miast, gmin, wsi realizują swoje cele i spełniają swoje marzenia. Mamy do czynienia w naszym kraju z sytuacją, gdzie jedna partia zawłaszcza coraz to kolejne obszary życia publicznego. Zbliżamy się w stronę państwa typu autorytarnego, musimy sobie to wyraźnie powiedzieć. Prawo i Sprawiedliwość kontroluje Sejm, kontroluje rząd, okej, wygrali wybory, ale oprócz tego przejęła kontrolę nad mediami publicznymi, nad służbą cywilną, nad prokuraturą, nad policją i teraz dokonuje zamachu stanu na wymiar sądownictwa i na wymiar sprawiedliwości. Ostatnim bastionem wolności, ostatnim bastionem, który nie jest kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie jest kontrolowany z centrali przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, są samorządy. I właśnie w tych najbliższych wyborach walka będzie szła o to, żeby obronić niezależność samorządów, żeby one pozostały w rękach mieszkańców, a nie w rękach polityków urzędujących w Warszawie. I to jest pierwszy powód, dla którego uważam, że naszym obowiązkiem moralnym, ale także obowiązkiem wynikającym z głębokiego poczucia odpowiedzialności za losy naszego kraju jest, aby poprzeć kandydatów opozycji, kandydatów
Koalicji Obywatelskiej, która rozumie rolę samorządów w taki sposób, że to mają być samorządy rządzone przez mieszkańców ich małych ojczyznach. Ale jest i drugi powód. Tym drugim powodem jest systematyczna polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości oddalająca nas od Unii Europejskiej. To jest tendencja, którą da się bez trudu wyczytać z wypowiedzi polityków PiS-u, zaczynając od słynnej już wypowiedzi pana prezydenta Dudy, który Unię nazwał wyimaginowaną wspólnotą, która niczego dobrego Polakom nie przynosi. A wcześniej, jak państwo pamiętacie, przyrównał Unię Europejską do zaborów. Takie wypowiedzi słyszymy coraz częściej z ust polityków PiS-u. Nie mówię już o skrajnych wypowiedziach pani poseł Pawłowicz czy pana posła Tarczyńskiego. To są sygnały, które świadczą o tym, że długofalowym celem rządzącej partii jest oddalenie nas od Europy. Oczywiście Jarosław Kaczyński nie mówi tego wprost, dlatego że poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej w Polsce jest duże. To jest ciągle 80%. Ale kampania zohydzania Unii, dezinformowania, kampania antyeuropejska, krytykowania Brukseli na każdym kroku, wytykania palcem Brukseli, Berlina, Paryża. Co ciekawe, nie wytyka się palcem Moskwy. Czy ktoś słyszał ostatnio, w ostatnich tygodniach, żeby którykolwiek z polityków PiS-u powiedział złe słowo o naszym wschodnim sąsiedzie? Nie, chłopcem do bicia jest Unia Europejska i Bruksela. Celem tego zmasowanego ataku propagandowego jest, tak jak powiedziałem, zmiana nastroju społecznych. PiS stara się nas przekonać, że Unia Europejska jest do niczego. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Przed chwileczką pan prezydent Dariusz Liwiński mówił o tym, jak Świnoujście ma szansę skorzystać z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Koszt budowy tunelu, który połączy to piękne miasto z resztą kraju, ocenia się z grubsza na około 1 mld zł. 1/5 z tego będzie płaciło miasto z dochodów z podatku z terminala LNG, ale 80% będzie sfinansowane pieniędzmi unijnymi, pieniędzmi z funduszy europejskich, które to pieniądze były załatwione przez poprzedni rząd, przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To są pieniądze przyznane Polsce w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, wynegocjowane przez naszych przedstawicieli w Brukseli. Wynegocjowanie tych wielkich pieniędzy, bo przecież nie tylko o tunel tutaj chodzi, ale o wielkie inwestycje w kraju, o pieniądze dla rolników i tak dalej. To była wielka zasługa poprzedniego rządu, dlatego że poprzedni rząd był w stanie dogadywać się ze swoimi partnerami. Doceniał wagę integracji europejskiej. I dlatego udało się te pieniądze odłożyć na sfinansowanie tej budowy. No i oczywiście dodatkowe pieniądze dołożył nasz dobrodziej pan marszałek Geblewicz na sfinansowanie dokumentacji. Stąd się wzięły pieniądze na tę inwestycję. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby to było jasne dla wszystkich, nie dał ani złotówki. To są pieniądze, które już były. 80% pieniędzy, które były w budżecie europejskim. Plus pieniądze miasta, pieniądze wasze, mieszkańców. I dobrze byłoby, żeby to zafałszowanie po prostu ujawnić i powiedzieć, jaka jest prawda. Niestety nasi przeciwnicy polityczni zbyt często mijają się z prawdą. Powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co mówią. Tak samo odnosi się to dokładnie do tego, co mówią o tunelu w Świnoujściu. A zatem, proszę państwa, te wybory są ważne również dlatego, żeby nie dać się odepchnąć od Europy, bo to właśnie samorządy korzystają na integracji europejskiej. To one są w stanie wykorzystywać fundusze europejskie. To dzięki pieniądzom europejskim, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej mamy otwarte granice, mamy swobodę podróżowania. Nasze firmy mają dostęp do wielkiego rynku. Walka w najbliższych wyborach samorządowych toczy się o to, czy Polska będzie po stronie Europy Zachodniej, czy będzie dryfowała na wschód. Jeżeli nam zależy na tym, żeby pozostać w Unii Europejskiej, żeby korzystać z dobrodziejstw, z funduszy, pieniędzy, dostępu do rynku, to głosujcie na tych ludzi, którzy tu stoją za mną. Dlatego, że ci ludzie gwarantują to, że my nie będziemy się odwracać plecami od Unii Europejskiej. Oni będą wiedzieli, jak wykorzystywać pieniądze europejskie, jak w ogóle wykorzystywać szanse europejskie, które wynikają z naszego członkostwa. Dlatego bardzo gorąco państwa
namawiam, głosujcie na kandydatów Koalicji Obywatelskiej.